Czy to fasolka? Czy to pigułka? Nie, to czwarty dzień zmagań w turnieju Weź Spadaj! Jeśli nie widzieli Państwo transmisji na żywo, gdzie z latającymi owocami i dzikimi śmigłami mierzył się nasz zawodnik specjalny Kuktas, to zapraszam do nadrobienia zapisu. Dzisiaj ponownie przeglądać będziemy się zmaganiom Łogębia, który odkrył sekret swoich niepowodzeń i porzucił drewnianą nogę. Nie wiem, czy była to dobra decyzja, wszakże okazał się być w połowie kaczką. Niemniej spadalce, bo taką nazwę wybrało jury spośród Państwa propozycji, już spadają na murawę turnieju Weź Spadaj! Przenosimy się zatem do nich niezwłocznie, a komentować całe widowisko będzie dla Państwa niezmiennie Staszek Igraszkowski. I mamy wybraną pierwszą konkurencję dzisiejszego spotkania DoorDash. DoorDash, czyli zbijanie, niszczenie i dewastowanie drzwi. Tutaj podczas naszego spotkania na żywo przekazali Państwo nam bardzo ciekawe informacje na temat tego, że ostatnie rzędy, w ostatnich rzędach są jakieś takie delikatne detale podobno w tych drzwiach. O, ale również mamy piękny początek. Okazało się, że staliśmy disconnected, zostaliśmy rozłączeni z murawą, zanim jeszcze w ogóle udało nam się połączyć. Cudowny początek, ale kończąc myśl, to gdzieś tam ponoć są jakieś małe detale, że bystre oko może je dostrzec. Wtedy wiadomo, wtedy łatwiej jest trafić w odpowiednie wrota, odpowiednie drzwi. Zobaczmy zatem. W sumie, wiecie Państwo, no lepiej rozłączyć się zanim jeszcze się zaczęło, niż rozłączyć się pod sam koniec, prawda? Czyli jednak nie DoorDash, jednak The Whirly Geek, czyli zabawa ze śmigłami. Tutaj też jakby zawodnicy spadalców, ekipa spadalców nabrała trochę doświadczenia, nabrała trochę wskazówek od Państwa. No i zobaczymy, jak sobie poradzą. Łogąb jest dzisiaj zdeterminowany, nie bez parady porzucił drewnianą nogę. Uznał, że dzisiaj będzie musiał dać z siebie 113%, tak to określił. Zobaczymy, jak mu to wyjdzie. Oby tylko nie wywrócił się z rowerka podczas spadania ze parapetu i ruszyli! Pierwsza konkurencja na szczęście już teraz bez problemów technicznych. Cała ekipa tu na środku się zbiera, no i trzeba tylko dobrze przeskoczyć. No, w sumie Łogąb bardzo ładnie przeskoczył. A czy też pytanie, czy akurat nie dać, nie lepiej dać się czasami stłamsić tym śmigiełkom tutaj? Z drugiej strony Łogąb bardzo ładnie przeskakuje, ani jeden go nie trafił. Ła, tu jakiś wiatr przeleciał. Łogąb w ogóle przez to wszystko zapomniał, został stratowany. Zapomniał, że tu jest bardzo ważny moment. Łogąb, uciekaj. Uciekaj, Łogąb. To był tak ważny moment. Oj, 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 Łogąb. Łogąb został całkowicie wybity. Całkowicie wybity. Tak, tak bardzo nie ogarnął samego początku, że aż sam nie jest w stanie uwierzyć, co tu się w ogóle wydarzyło. No nic, ale biegnie, ma jeszcze na ten pięknie, cudownie w łeb dostał tutaj nasza pigułka, tutaj różowa, cudownie w głowę, no cudownie, dzisiaj może Łogąb ma zamiar zebrać uderzenia wszystkiego, co może go uderzyć. Nie wiem, czy to jest jego jakaś nowa technika. Zobaczymy, co on tutaj kombinuje, bo nie do końca wygląda to ambitnie, no tak samo jak i spadek tutaj nie wyglądał zbyt ambitnie, ale będzie próbował, tym razem już teraz niewiele ma do stracenia, teoretycznie. O, tym razem wyszło chociaż tyle, że jest w stanie zaraz utrzymać się na powierzchni. Ale zobaczymy, co będzie dalej. Coś tam się dziwnego stało, jakoś skoczył jakieś dziwne. O, centralnie, ale wrócił tutaj na boisko. Jeszcze nie spadł finalnie. Jeszcze jest w grze. Jeszcze ma szansę, o dziwo. Oj, się zamyślił, jeszcze może by miał szansę, gdyby się nie zamyślił. I nie został sponiewierany, ale widzę, że tutaj zdecydowanie Łogąb zbiera baty. On zbiera tutaj całkowite baty w każdym możliwym wymiarze. To był chyba jego najgorszy występ. Najbardziej tragiczny. Myślę, że on jeszcze nie pogodził się z tym. Myślę, że Łogąb cały czas podświadomie chciał bić w drzwi. Tylko, że niestety problemy techniczne spowodowały, że w te drzwi bić nie mógł. A zatem Dizzy Heights. Dizzy Heights jest kolejną pierwszą konkurencją. Może tym razem uda mu się tutaj otrząsnąć, bo muszę przyznać, szanowni państwo, że to była chyba najgorsza i najbardziej lamista, jak na Łogębie, oczywiście. Dziwne rzeczy się dzieją znowu. A jednak, jakiś brak pokazówki był, bo zastanawiałem się, czy w ogóle nie przerwie nam transmisji, ale wszystko jest w porządku na razie. Więc kończąc myśl, to była chyba najgorsza rozgrzewka w dziejach turnieju. Weź, spadaj! Zdecydowanie.
No ale Łogąb teraz myślę, że jest zmotywowany. Już teraz, przecież on specjalnie zainwestował w operację plastyczną, żeby pozbyć się tej nogi kulawej, koślawej. O co chodzi? Być może są to oznaczenia checkpointów. Tak to troszkę wygląda. Oznaczenia punktów zapisu, podczas gdyby wywaliło na przykład postać, to będzie mógł wracać właśnie z tego miejsca. A w sumie Łogąb, można powiedzieć, takie patriotyczne kolory w sumie obrał. Na górze biało, na dole czerwono. Bardzo, bardzo patriotycznie bym wręcz powiedział. No dobrze. Patriota z niego taki, kurczę. Bardzo okej, w porządeczku. Ciśniemy dalej w takim wypadku. Obserwujemy, jak ten Łogąb poradzi. Co to było, Łogąb? Łogąb tutaj. Coś mu się niekoniecznie tutaj, wydaje mi się, no coś mu się niekoniecznie tutaj powodzi. Zatem mam też wrażenie, że tutaj organizatorzy dodali jakąś małą animację podczas regeneracji, podczas pojawiania się na nowo bohaterów naszego dzisiejszego spotkania. No na razie jest tragicznie, trzeba to przyznać. Na razie Łogąb sobie kompletnie potrafi wkręcić się w nasz dzisiejszy konkurs tutaj. Ale tak samo coś jest bardzo nie tak, ponieważ nawet nie pojawia się plansza podsumowująca. Nawet nie jest w stanie zdobyć tych kilka po prostu marnych punktów. Plansza się zawiesza i nic dalej nie można obserwować. Coś jest bardzo nie tak dzisiaj z transmisją. No i widać, że koło się lubi zapętlać, ponieważ mamy Dordasz. Pytanie tylko brzmi, czy uda się w ogóle zacząć bawić w Dordasz, czy jednak gdzieś po drodze nie pojawią się problemy techniczne. Jeśli się wszystko okaże, wszystko działa, no to w końcu Łogąb będzie mógł zacząć tak, jak chciał zacząć. Przebijając się przez drzwi, tak jak lubi. I wygląda na to, że nawet chyba będzie startował z pierwszego pola. Tak jest. Tylko to akurat w przypadku Dordasza nie jest za bardzo... Nie jest to najlepsza pozycja na start, ale być może... O tak. A jak to się stało, że uderzył w drzwi i go odbiły, natomiast następny, kurczę, biegnący rozbił te wrota? To jest dopiero zagwozdka. Może nie można robić tutaj, widocznie Łogąb musi, pamiętacie, nie może tutaj robić tak zwanego dive'a. No, chyba zrobił tutaj dive'a i kurczę, i dlatego nie rozbił drzwi. Ale teraz fuksem, proszę bardzo, moi drodzy, szanowni państwo, Łogąb jest na prowadzeniu i teraz czy dobrze wybierze, jeszcze nie umie wypatrzeć tych małych detali, tak! Łogąb wybrał idealnie, no to jest start, to jest właśnie ten moment. Szanowni państwo, pierwsze miejsce w dziejach Fall Guys, w dziejach turnieju, po prostu weź spadaj po raz pierwszy, Łogąb zalicza... Pierwsze miejsce podczas biegu. To jest coś niezwykłego. Tak bardzo chciał zacząć Dordaszem, że już teraz wszystko okazało się oczywiste, wszystko okazało się zrozumiałe. On po prostu chciał pokazać, że potrafi przebijać się przez drzwi jak profesjonalista. Wszystko teraz zostało jasne, wszystko jest teraz klarowne, ale pytanie brzmi, czy teraz ten taki piękny początek, czy on dotrwa do samego końca? Czy będziemy widzieć same sukcesy już teraz, jeśli chodzi o Łogębia? Bardzo byśmy tego oczywiście chcieli, ale zobaczymy to w konkurencji numer 2, którą będzie... Team Tail Tag! A zatem będzie znowu rwanie, łapanie i wyrywanie ogonków. Czyli, przypomnę, tu mamy 4 drużyny. Tails, the rest of the time, blablabla. Czyli ogólnie nasza drużyna musi jak najwięcej ogonków wyrwać. Niebieska drużyna. Bardzo dobrze. Nie jest to żółta drużyna, zatem jest szansa, że wygramy. Że drużyna oczywiście niebieska wygra, tak? Czemu go Łogębiowie zabierają, z własnej ekipy zabierają ogony? To jest dobre pytanie. Tutaj Łogąb się zapatruje, bo może by akurat zrobił zrzutkę na kogoś tutaj. O, kto biegnie z ogonem, ale to akurat on biegnie z ogonem. To przytrzymamy czerwonego, żeby nie pobiegł za tym niebieskim zagonem. Dobrze, to było taktyczne rozegranie, bardzo ciekawie to rozwiązał Łogąb. Zobaczmy, tutaj jest jakiś... Tak, tu jest kolega z ogonem. Nawet nie jeden, tutaj się trzech bije o ogon. I to każdy innego koloru. Łogąb chciał dołączyć do zestawu i jest. Łogąb ma. Tym razem Łogąb też ma. O, miał. Ale znowu niebieski mu zabrał. O co chodzi? Co to jest za złodziejstwo wśród jego własnych kolegów? No, średnio miał jak uciec. Średnio miał jak uciec Łogąb, bo bardzo ładnie go tutaj... No jak to się stało, że teraz Łogębiowi w powietrzu zabrali? Zabrali, ale dobrze, już odebrał. Już zreflektował się, już odebrał ogon z powrotem. Już ma go. Już teraz biega z ogonem, w sumie wyczekuje teraz. Patrzy, obserwuje, jak wygląda sprawa. Gdyby przypadkiem nikt go tutaj...
nie złapał za ogon. A, niestety żółto go tutaj dorwał, ale szybko ma nadzieję, że szybko tutaj odzyska. Szybko odzyska, ale dobra, czerwonego weźmie. No przecież chwycił czerwonego, tak jest, dobra, odebrany. Bardzo dobrze, tam bije się z zielonym, żółty mu zabrał. Eliminated? Co się wydarzyło? Czy jaki był wynik? Ja w ogóle tutaj z pozycji komentatorskiej nie jestem w stanie powiedzieć, czy to ostatnie zabranie tego ogona nie oznaczało, że niebiescy przegrali? Hit Parade rozpoczyna kolejne podejście Łogębia, który tutaj nie dość, że musi się jeszcze trudzić ze słabą ekipą, trudzić się z problemami technicznymi, to jeszcze musi się trudzić teraz z Kisielem, i z wyzwaniami, które go tutaj teraz będą czekać. No i zobaczymy, bo w sumie bardzo smutne by było, gdyby jednak Łogębiowi oczywiście odpukać. Udało się w jakiś sposób magiczny, cudny wygrać jakąś koronę, no ona nie zostałaby naliczana, ponieważ problemy techniczne. Byłoby to dość smutne, ale no wierzymy i liczymy na to, że Łogom sobie jednak mimo wszystko tutaj poradzi. No w końcu pięknie skoczył, no w końcu udało mu się bardzo ładnie skoczyć, ale go tam musieli poturbować z tyłu. I już niestety wszystko wróciło do normy, czyli znowu będzie musiał mierzyć się z całą tutaj ferajną, licząc na to, że uda mu się zmieścić pomiędzy zwieracze chaosu, a zwieracze chaosu na razie są zamknięte, ale już zostały otwarte, tylko niestety, no niestety Łogom został stłamszony, w ogóle nie miał żadnego, nawet nie miał żadnej możliwości korygowania. Tu ładny półobrót, bardzo ładne wyminięcie, o tak, no i tutaj lekko dwa razy sponiewierany, ale utrzymał się. To najważniejsze, utrzymać się, pomimo sponiewierania, utrzymać się tutaj, utrzymać się i biec przed siebie i tak, 33 miejsce, udało mu się, chociaż to nie jest tak piękna akcja, jak widzieliśmy przed chwilą, gdzie pierwsze miejsce w Dordaszu udało mu się uzyskać, no ale mimo wszystko nie jest źle. Zakwalifikował się do rundy drugiej, a rundą drugą będzie Rollout, a zatem względnie łatwa konkurencja. Wystarczy tylko omijać przeszkody, no i nie dać się oczywiście spychać przeciwnikom, którzy teoretycznie będą chcieli robić wszystko, macać, dotykać, poniewierać, żeby tylko 18 zawodników mogło dotrzeć do następnej rundy. Są tutaj dziury w podłodze, są również, oprócz dziur są również przeszkadzajki typu jakieś ścianki i inne rzeczy. Najważniejsze to nie dać się przede wszystkim, no i chyba stronić też od innych biegających. No bo tu w sumie im więcej ludzi obok, tym większe niebezpieczeństwo, że ktoś kogoś potrąci, ktoś kogoś dotknie, a ten ktoś może tego drugiego kogoś zrzucić. Więc teraz pytanie brzmi, czy lepszą strategią jest bieganie non-stop, lewo, prawo, od jednej strony do drugiej, o tutaj już Łogom został lekko popchnięty. O właśnie, i tutaj już się obawiał, że to się może dla niego źle skończyć. Na szczęście jest całkiem nieźle. Teoretycznie można by też spędzić tutaj Łogom, tak zastanawia teraz właśnie widać, że on to spędzi chyba tego na tych dwóch rolkach całą tutaj drużynową ekspedycję. Zresztą akurat tutaj bardzo dużo czasu jest na to, żeby sobie tutaj połazić. Znowu całkowicie różowa pastylka. Tam sobie również biega. No dobra, oj, jest niebezpieczny. O, Łogom w ostatniej chwili przeskoczył na odpowiednią platformę, bo tutaj czuł już to zasysanie, że za chwilę zostanie zrzucony. Dobrze. Oj, Łogomb to kurczę, jak on to wyliczał, nie wiem jak to się stało, jak on to wyliczył, ale to mógł naprawdę zapłacić za to słono, tu też mógł zapłacić słono, co tu Łogomb kombinuje, czy on jakoś tak na kaskadera się kurczę próbuje tutaj? Myślał, wydaje mi się, jakieś kaskaderskie zapędy miał. Było też bardzo blisko, że gdyby potrwało chociaż jeszcze dwie sekundy dłużej potrwałaby ta konkurencja, wydawało mi się, że on by spadł w tę kolejną dziurę. Takie miałem małe przypuszczenie. Ale teraz, szanowni państwo, wygląda na to, że być może teraz w trzeciej rundzie pojawi się coś drużynowego. Oby nie tak pechowo jak ostatnio, że z czterech drużyn akurat trafił do drużyny, która niestety, ale przegrała, zobaczmy. Hupsi Daisy, widzieliśmy to na naszej transmisji na żywo razem z Kuktasem. Przypominam, że można zawsze zobaczyć sobie tę retransmisję na naszej stacji z niebieskim słoneczkiem, oczywiście. Więc o co chodzi? Tutaj trzeba przeskakiwać przez jak największą liczbę obręczy. Teraz, proszę bardzo, Łogomb jest w drużynie czerwonej. To też jest zawsze bardziej ambitne.
Tutaj Łogom podpatrzył, że najlepiej w ogóle chyba właśnie gdzieś w takich miejscach biegać, bo tu można sporo punktów wyrobić właśnie. Więc chyba Łogom będzie starał się tutaj punkty nabijać. Tu już bardzo ładnie, tylko pierwsza osoba, która przebiegnie przez poręcz, dostaje punkty za przebieganie przez poręcz. Cała reszta nie. Więc jeżeli nawet drugi wpadnie przez poręcz, to również niewiele to zmieni. I pojawiła się poręcz, a jak tutaj, a jak ładnie chciał wyczuć, zobaczył, że tam jakiś inny przeciwnik biegnie, czy jego kolega chyba z drużyny, bo czerwony był, biegł na wprost, więc chciał gdzie pobiec gdzieś bokiem. Ach, tylko tu cały czas trzeba, i teraz zobaczcie państwo, że są złote również obręcze. Złote obręcze są za 5 punktów. Byłoby pięknie, gdyby Łogom zdobył te 5 punktów, ale niestety nie zdążył, ponieważ, ale chyba zdobył jakiś tam punkt, tak niestety nie zdążył, bo akurat zostało zabrane. Ach, tutaj też już zostało aktywowana ta obręcz, dobrze, ale Łogom tutaj wyczuł chyba swoje miejsce. I faktycznie tutaj widzę, że no tak jak cała ta drużyna tam po drugiej stronie również, myślę, że Łogom będzie doczekał na okazję, a nóż pojawi się tutaj. Tylko Łogom jest, a Łogom jest w czerwonej drużynie, bardzo dobrze. A, ale to czerwony zdobył, bardzo dobrze. Nie ma tego złego. A tutaj mało jest tych, myślę, że Łogom tu spróbuje przejść. Nie wiem, czy mu się udało tutaj przejść, czy mu się nie udało. Chyba mu się tak średnio udało właśnie przejść przez te obręcze, 40 sekund jeszcze przed nimi. Tak jest, o jest kolejna, ale tam już ktoś wskoczył. Także tutaj na razie nie ma gdzie skakać. Raczej trzeba szukać na bokach, patrzeć, rozglądać się, albo po prostu poczekać. A nóż w tym miejscu pojawi się właśnie, tego niestety, jak na jego nieszczęście, pojawiła się po drugiej stronie, ale tu już się mu objawiła. Ach, sponiewierał go kolega z drużyny, czerwony, ale zdobył punkt dla czerwonych, więc można mu to wybaczyć. Natomiast tutaj Łogom zdobędzie punkt, tak jest, był pierwszy, zdobył punkt dla drużyny, ale zobaczcie, patrz, 48, o kurcze! Cóż tam się dzieje, w ogóle walka jest do samego końca, już mam tylko drugie miejsce, dobrze, i tutaj, dawaj Łogom, bardzo ładnie przeskoczyłeś przez, świetnie, jest kwalifikacja. Łogom zdobył kilka punktów tej drużyny, dla drużyny. Myślę, że to trochę zmieniło. Rzeczywiście mógł się przysłużyć zwycięstwu tej drużyny. Bardzo dobrze, czerwoni przechodzą dalej. A więc kroczek po kroczku gramy dalej. Co ciekawe, żółci przeszli dalej, a żółci, wiadomo, są tutaj tą drużyną, która jest... Kolor żółty w tej drużynie jest przeklęty. To już tutaj wiele memów powstało na temat żółtej drużyny. Ja ostatnio myślałem, że to jest raczej ironia, ale nie, to się okazuje rzeczywiście, że to nie jest żółta jest wygrywająca, tylko żółta jest zawsze przegrywająca. Block Party tymczasem. Tymczasem Block Party, czyli też w miarę łatwa konkurencja. Jeszcze żaden tutaj z spadalców nie przegrał tej konkurencji i Łogomb nie zamierza być tym pierwszym, który ma zamiar tutaj spaść. Ale widzę, że ma kolegów Łogębiów, dwóch przynajmniej białych tutaj. Roznosicieli pokoju oraz poczty. No to widzę, że jakieś dziwne minki sobie strzelają. Oczywiście tutaj, wiadomo, można używać specjalnych min. Właśnie teraz zaprezentował. O, Łogom właśnie prezentuje, że też potrafi takie sztuczki. Też potrafi pokazać przeciwnikom, co o nich sądzi. Ale myślę, że bardziej powinien skupić się, tak jest, na tym, żeby omijać przeszkody, niż skupiać się na tym, co może pokazać przeciwnikom. Wystarczy, że pokaże siebie. To już myślę, że będzie wystarczająco, biorąc pod uwagę, kim jest, będzie wystarczająco wymowne. No dobrze, na razie tutaj też mniej osób jest niż zwykle było, tak mi się wydaje, niż zwykle obserwowaliśmy, więc jest dość łatwiej. Troszkę łatwiej, już tam ktoś go łapie. Już go ktoś tam próbuje podtrzymać w niepewności. No, jest ostatnia drużynowa. A, jeszcze nie ostatnia, wydawało mi się, to jest... Nie, to korytarz to byłby po bokach, też widać było bardzo dużo platform do przeskakiwania, to jeszcze nie jest koniec. Ale najgorsze to, jak ktoś potrąci, jak ktoś trafi, jak straci się równowagę, tutaj bardzo łatwo potem już o proste błędy. Więc lepiej po prostu trzymać się z daleka od towarzyszy, niedoli, innych ptaków i dziwnych kreatur. Najlepiej iść w te przestrzenie, gdzie jest jak najmniej graczy, a tutaj już próbują się trzymać, tu już próbują tutaj spowodować eliminację. O, i jest ostateczny korytarz. Trochę mi się kojarzy to z korytarzem w Gwiezdnych Wojnach, gdzie Luke Skywalker próbował zniszczyć, prawda, śmierci gwiazdę. Łogomb się zaciął! To jest niewiarygodne! Dosłownie 2 sekundy przed końcem dał się sponiewierać, a przecież mówiłem i kurczę, zapeszyłem chyba, że no nie może być tak, że Łogom po prostu przegra po prostu konkurencję, której nie da się teoretycznie przegrać, ale nie wiadomo, co się wydarzyło, chyba noga mu wpadła pod
pod tekstury czy coś, w ogóle nie mógł się ruszyć, w ogóle nie mógł skakać, a próbował. No cóż, był blisko finału, a pokonała go jedna z najprostszych konkurencji, czyli sami widzicie Państwo, lepiej nie zapeszać w takich sytuacjach. Choć cały czas podsumowanie, jak Szanowni Państwo widzą, nie działa, nie możemy zobaczyć, ile punktów zdobył i te punkty się teoretycznie chyba nawet same nie naliczają. Moglibyśmy to sprawdzić przy okazji. Tak, dalej ma 10 poziom, dalej jest 2628 punktów doświadczenia, w ogóle nie zdobywa również kudosów, 11185, tyle było na początku, tyle teraz zostało. Takie są przy okazji, możemy pokazać Państwu rzeczy w sklepie, jakie można kupić dzisiejszego dnia, no ale my wracamy do kontynuacji naszego turnieju, który no nie jest oczywiście pozbawiony problemów, jak również nie jest pozbawiony lamp, mimo że gramy łogębiem. No ale cóż, wszystko jeszcze przed nami, łogom się nie poddaje i próbuję raz jeszcze. Może to wszystko mogę zahartować przed prawdziwym super turbo przejściem, gdzie wszędzie będzie na pierwszym miejscu. Oczywiście wolałbym tak wygrakać, że jednak... Może spróbujmy psychologii wstecznej. Łogomb teraz będzie zawsze na ostatniej pozycji. Może jak będę krakał, to się okaże, że stanie się zupełnie coś odwrotnego. Zobaczymy. Zaczynamy znowu od Hit Parade, czyli kule w głowę, mentosy w twarz oraz dużo obracających się elementów. No i nie zabójcze? Cóż ja chciałem powiedzieć? Niezastępywalne zwieracze chaosu. Naturalnie chodziło mi o słowo niezastąpione, niezastępywalne. Bardzo dziwne słowa przychodzą mi do głowy podczas tej transmisji. No ale dobrze, czy Łogomb nauczył się w końcu skakać i nie spadać? Pięknie! No! Łogomb! Kurczę, czyżby pobudka? Czyżby w końcu coś zaczęło się dziać na korzyść Łogębia? Zobaczymy. Jest pierwszy tutaj po prawej stronie, zmierza do drzwi, do zwieracza chaosu, ale no, został teraz całkowicie przerzucony na drugą strefę, gdzie walczy o przejście, został wypchnięty, dobrze, nie został z tyłu, to najważniejsze, chociaż teraz dał się potrącić, w ogóle nie zauważył, że leci na niego kula, a wiadomo, że kula daje fula, i to również fula, jeśli chodzi o uderzenia w twarz, to jest full uderzenie w japę, w dziób w tym przypadku, dobrze. Teraz najważniejsze jest mijanie przeciwników tutaj podczas wspinaczki po kisielu. Ktoś go tam bardzo ładnie wypchnął, ktoś mu tam pomógł i dzięki temu mimo wszystko zakwalifikował się do rundy drugiej. Huch, ale było gorąco, dał się zdzielić po drodze jeszcze w głowę, ale no czasami masz, trzeba być, moi drodzy, szanowni państwo, wydaje mi się w tej konkurencji, w tym turnieju troszkę trzeba mieć szczęścia, bez szczęścia. Jak wiadomo, nie ma miłości, ani miłości nie ma bez kart, a jak ktoś ma karty, a nie ma miłości, to ma szczęście. Jakoś tak to szło. W każdym razie runda druga. A jest nią Whirligig, czyli znowu zabawa w śmigiełka. Znowu będziemy się kręcić. No i zobaczmy, jak pójdzie Łogębiowi. Pierwsza pozycja. To jest bardzo dobry początek dla Łogębia. Na szczęście jeszcze ani razu nie widzieliśmy Siso, chociaż ostatnio widzieliśmy po Kuktasie, że nauczył się Kuktas. Tutaj całkiem ładnie radzić sobie z tą konkurencją. Wydaje mi się, że Łogomb podskoczył, ale jakoś mu się nie do końca udało potem sfinalizować ten skok. Ach, tutaj wyczuł bardzo ładnie. Tak, i to jest ten drugi raz, nie popełnię tego błędu, po prostu spadnie wcześniej. To jest zawsze jakaś strategia. Dobrze, tutaj przebił się, czyli no w sumie widać, że przed nim jest tak około 20 zawodników na oko, więc zobaczymy, pewnie na ucho jest ich więcej, ale nie jest to istotne. Najważniejsze jest to, żeby nie dać teraz poniewierać przez śmigiełka. To przez to śmigiełko, o, bardzo ładny skok. No i zobaczymy, czy uda mu się w końcu przez tutaj przebić. Ajajaj, nie udało mu się, ale w sumie jeszcze jest cały czas w biegu. I w sumie zmierza. O, tutaj może być! Ach, chciał skoczyć wcześniej, chyba spanikował, bo wiedział, co idzie, ale z drugiej strony został zregenerowany, zrespiony w idealnym miejscu i teraz tylko pytanie, ale kurczę, no tak, troszkę za długo zwlekał, żeby móc tam się dostać, a przecież to jest bardzo prosta konkurencja na dobrą sprawę, trzeba tylko dobrze timować skoki. Tutaj pan Sowa coś chciał dziwnego zrobić, ale mu troszkę nie wyszło. Łogomb nie będzie bawił się w jakieś przepychanki. Dla niego najważniejsze jest to, żeby zaliczyć to zadanie, przebiec dalej i przede wszystkim zakwalifikować się do kolejnego etapu. Och, jakie to było piękne. Ależ tutaj kolega Papug wyleciał. Wyleciał w kosmos mega daleko. Jak to obserwujemy jeszcze, jak inni gracze sobie radzą. Zobaczmy, czy tutaj... Ach, ale już runda się skończyła. Niestety nie dobiegli do mety. No ale najważniejsze jest to, że biało-czerwony Łogomb, patriotycznie pokolorowany, dostał się do rundy numer 3, która prawdopodobnie będzie rundą
zespołową. Zobaczmy, co nią będzie. Perfect match! A zatem zgaduj zgadula, trzeba obserwować, jaki owoc pojawi się na ekranie i zapamiętać, gdzie te owoce są na platformie. Jest to dość spokojna konkurencja. Konkurencja, której też jeszcze nikt ze spadalców nie przegrał. I znowu to mówię. Czy to ma oznaczać, że Łogum znowu pokaże nam, jak się tutaj spada? Oby nie. Więc mamy banana, po lewej stronie jest wiśnia. Banan, wiśnia. Tak jest, banan, wiśnia. Banan, wiśnia. No to będzie dość proste, dość oczywiste. Jest banan, na którym stoi, jest wiśnia obok, nawet dwie wiśnie obok, może sobie wybrać na prawo albo na lewo. Wyszła wiśnia, wybrał prawą stronę, bez stresu, wszystko pięknie. Kolega Łogum tam też stoi. Jest dotykanko, jest macanko, ale widać spokojnie tutaj widzę, na razie rozgrywają to konkurenci. Wiśnia, winogrono, jabłko. Wiśnia, winogrono, jabłko. Wiśnia, winogrono, jabłko. Dobrze, tylko trzy. Wiśnia, winogrono, jabłko. Nic więcej nie ma. Wiśnia, winogrono obok, jabłko z przodu. Jabłko, wiśnia, winogrono i jabłko. Tak jest. Aż dwa jabłka były tu obok. O! I niektórzy tutaj z dzisiaj walczących nie zdążyli. Banan, jabłko, arbuz, winogrono. A obok pomarańcza. Okej. Banan, jabłko, winogrono. Wiśnia? Banan, jabłko, winogrono, arbuz, pomarańcza. A gdzie jest wiśnia? Ciężko powiedzieć, oby tego wiśnia nie była. Banan i arbuz obok chyba był, tak? Nie, arbuz jest tu! Ach! O, kurczę, Łogąb nie był do końca pewny, ale czasami... O, tam jakieś, zobaczcie. Zobaczcie państwo, jakie tam oszustwa odchodzą. Tam cały czas ktoś skakał w powietrzu, mimo że nie powinien. Jest kwalifikacja, ale też zobaczcie, czasami trzeba pójść owczym pędem po prostu na miejsce. Tak? Wydaje mi się, że być może ciekawszą wersją tej konkurencji byłoby to, że czasu na wybranie byłoby mniej. O sekundę nawet mniej. Myślę, że to też by wiele zmieniło, bo reakcja musiałaby być szybka. Choć ta konkurencja jest taka, sobie można przyznać. Jakoś tak nic nie urywa, ale jest. To jak na to czekał, kurczę, czekał na to Łogom poprzednio. Egg Scramble, czyli połów jajek. I oczywiście złote jajka w samym środku są warte 5 punktów, przypominam raz jeszcze. Więc, no cóż, w niebieskiej drużynie, dobrze, dzisiaj nie ma to. Kuktas, zobaczcie państwo na transmisji, że Kuktas miał pecha prawie zawsze trafią na niebieskie jajka. Czy mu się uda złapać jajko? Złote? Łap gołąb, złapane jabłko, łogąb! Kurczę, dobra, jest tutaj, że rzucają, biją się o to jabłko, o to jajko. Czy uda się w końcu złapać? Tak! Tak, niebieski Łogąb, tak, ma złote jajko! I będzie trzymał złote jajko do końca, tak jest, Łogąb zdobywa dla swojej drużyny 5 punktów! I teraz musi za wszelką cenę robić to, co podpatrzył u Kuktasa, czyli trzymać złote jajko cały czas, przez całą drużynę, będzie starał się trzymać przez cały czas to jajko tutaj, będzie bronił go swoim własnym ciałem. I może tutaj walka, zobaczcie państwo, jest ostra o jajko, ale Łogąb trzyma swoje... Aj, ale już próbują mu zabrać to złote jajko. A gdzie są koledzy z drużyny? Gdzie są koledzy i gdzie jest wrzucanie jajek do niebieskiego koszyka? Ja się pytam. Tu jest żółty, próbuje mnie ograbić. Łogębia próbuje ograbić. 5 punktów to jest bardzo duża zmiana. Jeżeli żółte jajko zostanie wykradzione, to niebiescy przegrają. Niebiescy już mają najmniej jajek. Nikt nie pilnuje gniazda. Gdzie są niebiescy do pilnowania gniazda? Dlaczego trafiła się, kurczę, taka drużyna, która nie pilnuje wrzucania jajek do niebieskiego gniazda? Przecież za chwilę będzie koniec, kaput. Łogąb robi najlepsze, co mógł zrobić. Trzyma 5 punktów w koszyku. Nikt go nawet nie atakuje. A zaraz ukradną mu ten zaraz mu ukradną to jajko i właśnie za chwilę to się stanie pod sam koniec. I to może być najgorsze. Jeżeli się okaże, że oni zabiorą to jajko, to będzie już na pewno dewastacja i koniec, ale nikt się nie pokusił o to. Dobrze, Łogąb odzyskał jajko. Nikt się nie pokusił o to, żeby pójść i zabierać jajka czerwone? Za dużo jajek jest u czerwonych, bo lepiej u żółtych zabierać. Zabierajcie jajka od żółtych! Zabierajcie jajka od żółtych! Jak zabierzecie jajka od żółtych? O właśnie! I już ukradli. A ci jeszcze nie ukradli, na szczęście. Dobra, Łogąb odzyskał. Próbuje się przerzucić z tym jajkiem. No Łogąb bardzo ważne zrobił zadanie tutaj. Niestety, ale jego drużyna przegrywa. Niestety, pierdoły skrajne spowodowały, że nikt nie dowiózł więcej jajek do gniazda, nikt nie bronił oprócz Łogębia 5 punktów i niebiescy niestety zostali zdyskwalifikowani. Smutne to, kiedy obserwuje się takie niezgranie w ekipie, ale no Łogąb nic nie mógł na to poradzić, dosłownie nic. Mógł tylko bronić i trzymać to złote jajko,
które było bardzo dobrą techniką, wydaje mi się, obraną przez niego. I tylko dlatego była szansa na to, żeby się mierzyć. Gdyby tego żółtego jaja tam nie było, dawno by już niestety jego drużyna niebieskich odpadła. To prawdopodobnie ostatnie podejście Łogębia do zdobycia chociażby, dojść do finału Siso. A zatem mamy tu do czynienia znowu z równiami pochyłymi. No jest rzeczywiście, no, ciężko powiedzieć, czy to jest najmniej ulubione, najmniej ulubiona konkurencja spadalców. Teoretycznie tak, znaczy najlepiej tutaj sprawdzają się, kiedy biegną pierwsi. No właśnie, kiedy jest szansa na to, że rzeczywiście jakiś wpływ jest na to, co można, ale w ogóle sam narożnik i do tego jeszcze ostatnia pozycja może powodować naprawdę duże problemy z utrzymaniem balansu. Tu każdy może spychać każdego. A to każdy też się rzuca, no i proszę bardzo, szanowni państwo, tak to się właśnie kończy. Wciąż jeszcze jest dopiero start, sam początek, więc to może nie być zbyt dobry, no właśnie. To może nie być zbyt dobry start tej konkurencji, z czymś tam już daleko niektórzy pobiegli. No niestety, no niestety. To już jest jakby ponad możliwości. O! Tutaj po głowie różowego skoczył szanowny Łogąb, a tutaj najgorzej, bo teraz wszyscy czekają. Czekanie w tej konkurencji jest, niestety, ale najmniej, nie ma tak nawet przejść, jest przejść. Łogąb nie będzie czekał, Łogąb stwierdził, że czas to pieniądz, przejdzie pod, na drugą stronę i zobaczcie państwo, oni tam cały czas jeszcze czekają. Więc to była bardzo dobra decyzja ze strony Łogębia. To teraz pytanie, czy uda mu się, no tutaj, no, dobrze, trzyma się, chociaż wiadomo, czy żółta się nie przechyli tak, że się w końcu przestanie trzymać. Choć tam wchodzą, dwóch różowych próbuje wejść, dwóch różowych próbuje się wbić. Dobrze, i udało się, dobra, przynajmniej tutaj checkpoint, dwóch już jest na mecie z tego co widzimy. Ale Łogąb biegnie, oszukał tam system bardzo ładnie. Przeskoczył na fioletową, tu przeskoczył bardzo ładnie, na! Chciałem powiedzieć, że bardzo ładnie przeskoczył, ale to w żaden sposób nie było ani bardzo, ani ładne. No ale cóż, ale próbuje raz jeszcze, nie poddaje się. O, platformy bardzo ładnie teraz się ułożyły, tak jak mówię, w tej konkurencji no, troszkę szczęścia się przyda. No, no tutaj niestety już myślał, że się uda, ale się nie udało. 10 już na mecie. Łogąb chce być jednym z tych, którzy jednak dobiegną na metę. Choć zawsze teoretycznie w pierwszej konkurencji można użyć takiego systemu po prostu odrzucania. Odrzucania najmniej lubianych konkurencji, skoro na przykład, jeżeli Łogąb bardzo nie lubiłby Siso, mógłby po prostu wyjść i jeszcze raz wejść. Stwierdziłby, że on nie będzie bawił się w Siso. Bo go po prostu to nie wsyso, prawda? Więc można tak zaiste zrobić. 21 już na mecie, już ponad połowa jest na mecie. Jest teraz tylko pytanie, czy w tej drugiej połowie, czy w tej drugiej połowie, która jeszcze dochodzi, bardzo powoli dochodzi. O, ale wyczute, dobra. Pospadała drużyna, a tu już bardzo dobry moment teraz, żeby wystartować. Niestety inni też na to wpadli. No i będzie finish line, tylko teraz pytanie, z której strony? No właśnie. Tak, pobiegli tam, no i gołąb, Łogąb, bardzo dobrze, Łogąb. Teraz tylko musisz rzucić się, żeby cię nie zapali, ale pod samą metą ktoś go chwycił, tu się jeszcze biją, tu się przepychają, ale jest sukces. A tutaj Kuktas, proszę bardzo, biegnie. Kuktas jakiś biegł razem z towarzystwem, ale udało się. Jest dobrze, znaczy udało się zakwalifikować, więc to jest na pewno na plus. Zobaczmy konkurencję numer 2. Jinxed! A zatem konkurencja, w której nie możemy dać się spyłkować. Drużyna, która pierwsza zostanie całkowicie spyłkowana, tak to powiedzmy sobie po polsku bardzo, ta drużyna będzie przegrywać. Jesteśmy w żółtej drużynie w takim przypadku, ale tutaj jest bardzo dużo niebieskich, bardzo dużo żółtych. Ktoś z nich będzie zarażony. Można powiedzieć, że to jest taki troszkę zabawa w wirusa. O, proszę bardzo, bo tam już jeden wirusa niesie. Najważniejsze jest to, żebyśmy my tego wirusa nie dostali. Więc trzeba się dokładnie przyglądać całemu otoczeniu, żeby żaden z nas... To jest jakby na czas. To jest jakby konkurencja na to, żeby jak najdłużej wytrzymać bez zarażenia. A ci, którzy zarażą, zarażają innych, prawda? O, tutaj żółty biegnie, niebieski również biegnie. Myślę, to jest ten moment, kiedy trzeba zeskoczyć. A, było niebezpiecznie. O, tu niebieski... Nie biegnij do mnie, żółty. My mamy być jak najdłużej nie, a nie jak najdłużej tak. Zarażeni. Oj, biegnie do mnie. No, Łogąb, uważaj! O, Łogąb, nie tu! A, do trzech dopadło. Trzech go dopadło, niebieskich niestety. A żółci już są... Trzech żółtych jest zarażonych. Już dwóch tylko nie jest zarażonych, może tak, to trzeba uznać. To gdzie jest cała drużyna niebieskich? Gdzie są niebieskie do zarażania? 1-4. Jeden żółty trzyma, ratuje honor. Czy jeden żółty wytrzyma? Czy jeden żółty okaże się bohaterem? Niestety nie.
Jeden z tych żółtych niestety został dorwany. I cóż, skończyło się to dla ekipy po prostu przegraną. Szanowni Państwo, zatem tak oto kończy się dzień czwarty. Nie było dzisiaj niestety ani jednego momentu, w którym nasz główny bohater dochodzi do finału. Niestety, smutne to jest bardzo, ale nawet w finale się nie znalazł. Troszkę przez być może błędy serwera, oczywiście jego własne błędy na pewno również. No ale cóż, tak czasami bywa. Zresztą sami Państwo widzą, że cały czas tutaj dzisiaj w tej transmisji jest pełno błędów, w ogóle nie ma podsumowania biegu, nie wiadomo ile tych zarobków, punktów jest. Także to jest jeden z błędów, które no cóż, zdarzają się w tym sporcie niestety. Ale mimo wszystko zachęcam szanownego Państwa, szanownego jednego tylko Państwa zachęcam do zostawienia kciuków w górę, jeśli Państwu się podobało, komentowania, subskrybowania i bycia na bieżąco, takie właśnie rory wyskakują, a my widzimy się już wkrótce w kolejnych zawodach w turnieju Weź Spadaj, miejmy nadzieję, że w lepszych warunkach, ale zobaczcie Państwo, Łogomb zdjął, o, mamy 11 poziom jednak. Proszę bardzo, w końcu się nabiło, w końcu się pojawiły, podliczyły się punkty, a zatem uzyskał nowy sposób na machanie. Świetna rzecz. Udało się podsumować 11 900 kudosów na koncie, czyli rzeczywiście tam z opóźnieniem, ale te kudosy zostają naliczane. Czyli kończąc myśl, okazało się, że jednak, że Łogomb stracił. Lepiej mu szło, kiedy miał jedną nogę, gorzej mu szło, jak ma podwójnego platfusa. Być może jednak jedna noga była o wiele bardziej odporna. Tak to czasem w tym sporcie bywa. Ja Wam dziękuję serdecznie bardzo, szanowni Państwo. Z tej strony komentował Staszek Igraszkowski. Żegnam Was i widzimy się w kolejnym dniu zmagań. Już wkrótce sprawdzacie harmonogram, kiedy dokładniej. Żegnam Was serdecznie i do zobaczenia. Cześć!